Gość Radia Oko. Marta Mierzejewska, witam serdecznie. A dzisiaj na 88,5 FM goszczę dwie wspaniałe kobiety. Jest to Katarzyna Kosakowska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie. Dzień dobry. Dzień dobry. A także Karolina Kośnik, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Czerwin. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, by porozmawiać trochę o tych waszych skrzydlatych marzeniach, właściwie o projekcie, który wchodzi już w kolejną fazę. Uskrzydlona młodzież. Nasz projekt zaczął się od napisania wniosku. Wniosek napisaliśmy tak naprawdę w jeden dzień, bo dostaliśmy wiadomość, że projekt się kończy, że mamy taką możliwość, także zakasaliśmy rękawy, wzięliśmy się do pracy. Po napisaniu wniosku czekaliśmy na wyniki. Szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się jakiegoś wysokiego wyniku. Gdy dostałam wiadomość, że już co, patrzyłam od dołu, gdzie jest, czy w ogóle jesteśmy gdzieś tam na dole. I doszłam tak do samej góry. W pierwszym etapie konkursu zajęliśmy pierwsze miejsce. Drugi etap była to obrona online lub też osobiście. My akurat mieliśmy obronę online, gdzie musieliśmy przed trzyosobową komisją obronić swój projekt. Zrobiliśmy wielkie show moim zdaniem, zebraliśmy młodzież, zrobiliśmy skrzydła, uskrzydlone tu z pomocą oczywiście biblioteki. Ekoskrzydła. To były ekoskrzydła, ponieważ te skrzydła były stworzone z kartek papieru, z już nieużywanych książek, także wyszły niesamowicie i obroniliśmy się, znowu zajęliśmy pierwsze miejsce w drugim etapie, skończyliśmy z największą ilością punktów i teraz już czeka nas tylko wykonanie tego projektu, realizacja, a tak określając cały projekt, jest to stworzenie pomieszczenia dla młodzieży z gminy Czerwin, ale też także dla całej młodzieży, która będzie chciała spędzać tam swój wolny czas. Jest to pokój, gdzie możemy spędzić czas, będziemy też organizować różne szkolenia, spotkania z zakresu psychologii, ponieważ myślimy, że jest to bardzo duży problem wśród młodzieży. Będą to szkolenia o tematyce zdrowia psychicznego, o uzależnieniach, czy to od komputera, czy od innych używek. Świetnie, że dostrzegłyście ten problem, bo on dotyczy młodzieży, ale dotyczy też wielu dorosłych i to wynika właśnie z tego, że temat nie był poruszany, kiedy ci dorośli byli młodzi, więc w punkt, tak mi się wydaje. Pani dyrektor, chyba można być z nich dumnym, skoro to pierwszy projekt, od razu pierwsze miejsce i od razu realizacja. Trzymam bardzo mocno kciuki za młodzież. Tu Karolina tak skromnie bardzo mówiła, ale prawda jest taka, że w pierwszym etapie wniosków zostało złożonych ponad 500, a w drugim na 100 wniosków, ponad 100 oni zajęli pierwsze miejsce. Wiadomo, ten pierwszy etap, ja też miałam takie doświadczenie, że kiedyś jeszcze w poprzednim miejscu pracy złożyłyśmy wniosek w ramach tego właśnie projektu. W pierwszym etapie wypadliśmy bardzo dobrze, ale nie obroniliśmy go, więc to znaczy, że to jest dobry pomysł na to, żeby obronić swój pomysł, tak? Obronić go przed komisją. No, młodzi mieli super zamysł. Skrzydła tak naprawdę nie były wtedy kompletne. To było jedno skrzydło i oni tak to komentowali, że jak dostaną grant, to wtedy te skrzydła będą już skończone. A to, że widzą problemy, no bo to są młodzi ludzie, tak? Więc jakby najlepiej znają swoje problemy, ale też problemy swoich rówieśników. Ale mnie zachwyca dojrzałość właśnie w postrzeganiu rzeczywistości. I to, że w ogóle pomysłów to mają bardzo dużo. Jeszcze był taki pomysł, który na razie nie doszedł do skutku, ale mam nadzieję, że dojdzie. Złożyli też wniosek na taką mini biblioteczkę na zasadzie book crossingu. Mam nadzieję, że może teraz w kolejnym projekcie uda się takie miejsce zrobić. W ogóle pomysł świetny, chmurka i w ogóle. No zobaczymy, trzymam kciuki. Ja również trzymam kciuki, ponieważ jestem fanką tego typu inicjatyw. Natomiast chciałabym jeszcze wrócić do tej uskrzydlonej młodzieży. No to wiemy, że trudne problemy będą poruszane. Powiedzieliście, że to będzie specjalne takie pomieszczenie dla ludzi młodych. Jakaś rekrutacja się będzie odbywała, czy to będzie na zasadzie takiej świetlicy, do której każdy ma wstęp wolny. Jak to zaplanowaliście? To będzie na zasadzie bardziej takiej świetlicy, gdzie każdy ma wstęp wolny. Oczywiście szkolenia nie będą codziennie, będą to szkolenia długie, monotonne, nudne, bo to nie zainteresuje młodzieży, umówmy się. Będzie to też miejsce spotkań, gdzie ktoś może przyjść, poprowadzić swoje warsztaty. Na przykład młodzież ma dużo bardzo ukrytych talentów i na przykład ktoś świetnie gra na gitarze, może przyjść, nauczyć kogoś. Może to być także miejsce pomocy, gdzie wspólnie młodzież odrabia lekcje, czy uczy się
chcecie czegoś, to pomieszczenie może mieć bardzo wiele rozwiązań. A gdzie będzie się znajdował ten lokal? W budynku szkoły. To jest budynek należący do Urzędu Gminy, tam też jest GOG, także jest to takie ogólnodostępne pomieszczenie. Czyli łatwo dostępne dla każdego, kto będzie chciał wziąć udział w waszych działaniach. Świetnie. Ale to nie koniec działań prowadzonych w gminie Czerwin, prowadzonych przez bibliotekę również. Chciałabym, żeby pani nam powiedziała o innych projektach. To jest tak, że jeden projekt pociąga ze sobą kolejne, a to, że jest Młodzieżowa Rada, to w ogóle pociąga ze sobą bardzo dużo różnych innych pomysłów i działań. Tak, rzeczywiście generalnie chyba wszystkie projekty zaczynają się od rozmowy i dobrej współpracy między ludźmi. Z CEMEX-em to trochę było tak, bo mówimy teraz o Fundacji CEMEX i o kolejnym projekcie w ramach współpracy. Pierwszy zaczął się niewinnie. CEMEX wsparł nas finansowo, wtedy na zakup materiałów, ale współpraca była tak dobra i tak nam się dobrze ze sobą rozmawiało, że właściwie to oni do nas się teraz zwrócili z pytaniem, czy nie chcemy spróbować też projektu w ramach wolontariatu, bo o takim działaniu myślimy. A ponieważ no mamy pomysły i zasoby i w ogóle ich chce nam się bardzo dużo, żeby się działo, to skorzystaliśmy z takiej możliwości. Nie jest to jakiś bardzo duży grant, ale tak jak na nasze warunki, to rzeczywiście sporo, bo można w tym kupić materiały, trochę wyposażenia. I cóż się będzie działo? No będą to działania głównie skierowane do dzieci. Zamysł był taki, żeby to odbyło się tak naprawdę w ciągu najbliższych dni dziecka. Dzień dziecka już wkrótce, ale okazuje się, że tych wydarzeń jest dużo, tak? W gminie Czerwin właśnie w sobotę był piknik ekologiczny, rodzinne, połączone trochę też już z wybiegając w przyszłość z Dniem Dziecka, a my postaramy się rozdzielić tak te dobroci, żeby wystarczyło na dłużej i stąd właśnie w Dzień Dziecka w Piskach tutaj wsparła nas Młodzieżowa Rada, za co jestem im wdzięczna. Ogólamy to tak trochę jak taka rodzina. A jakie atrakcje potrzebują? Tutaj jeśli chodzi o ten piknik w Piskach, to Młodzieżowa Rada będzie robiła animacje. Mają już doświadczenie, już się zaprawili podczas zabawy choinkowej, tak pomagali w Piskach i w ogóle lubią bardzo tę szkołę, więc jakoś tak też widzę, że sentymentalnie do tego podchodzą. A oprócz tego oczywiście standardowo dmuchańce, będzie grill, będzie malowanie buziek, będą balony w kształcie zwierzątek, będą tatuaże, będziemy mieli też teatrzyk Kamishibai jako biblioteka. Trochę pobadamy naszą lokalną społeczność pod kątem właśnie naszej biblioteki, bo też myślimy o naszym rozwoju. Więc sporo się będzie działo, ale ogólnie będzie bardzo wesoło, myślę, i pozytywnie. Było o tym, co dla dzieci, było o tym, co młodzież. To teraz czas na seniorów. Słów kilka o projekcie Śpiewać każdy może, więc śpiewaj, seniorze. Tak, to jest projekt, który został napisany pod seniorów i to oni artykułowali, że lubią śpiewać, to jest ich w ogóle pasja, więc poszliśmy trochę za głosem i super, bo udało się. Z Fundacji BGK, to właściwie projekt został złożony w ubiegłym roku, w sierpniu, ale jest realizowany od stycznia do końca czerwca. W ramach tego projektu spory grant, bo to prawie 15 tysięcy, z przeznaczeniem na przygotowanie, przeprowadzenie i przygotowanie koncertu pieśni, które seniorzy sobie sami wybiorą, czyli taki repertuar obudowany ze strojami, z wycieczką do filharmonii. Tu też ciekawostka, wyjazd do filharmonii zaowocował kolejnymi wyjazdami. Zrobił się taki trochę autobus kulturalny w Czerwinie, właśnie dzięki dobrej współpracy z panią Ewą Kaszubą z Filharmonii w Łomży. Przeszczęśliwi seniorzy, teraz już widzę, szyją się suknie, więc też są na etapie przeżywania w ogóle tego wszystkiego. I ostatnio mieliśmy też okazję gościć u nas redaktora z tygodnika Ostrołęckiego i też pana, który nagrał film, panie wtedy i troszkę tak poopowiadały od siebie, super, i też zaśpiewały, z czego się bardzo cieszę i bardzo się otwierają. Wcześniej były takie wstydliwe i skrępowane, a tutaj nabierają odwagi przed kamerą i nie mają z tym problemu. To właśnie o to chodzi, żeby seniorzy nie czuli się przezroczyści, tak, bo mówi się, że właściwie w pewnym wieku to już nie wypada, albo że w pewnym wieku to najlepiej, żeby seniorzy pojawiali się tylko na dzień babci i dziadka, a tutaj okazuje się, że oni mają swoje życie, swoje problemy, swoje radości, chcą to pokazywać, chcą o tym mówić. Chcą żyć normalnie. A jeszcze będą zajęcia informatyczne, fizjoterapeutyczne, zajęcia śpiewu, biblioterapia się odbywała w ramach tego projektu, więc on był tak trochę przemyślany, to była cała taka obudowana treść. Cieszę się, że tyle się dzieje w gminie Czerwin, w bibliotece, tu, że młodzież też tak aktywnie działa. My zawsze chętnie o tym będziemy informować naszych słuchaczy, promując takie dobre praktyki i dobre inicjatywy. Na 88,5 FM gościłam dzisiaj dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie panią Katarzynę Kosakowską, a także przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Karolinę Kośnik. Dziękuję za spotkanie. Dziękujemy za zaproszenie. Gość Radia Oko.